Cześć, nazywam się Karol Modzelewski, to jest przegląd na pewno nie najważniejszy, ale takich informacji, które nie zawierają w sobie tych oto słów, bo to są tematy, które omijamy. Zaczynamy. Zaczynamy od tekstylów. Ekskluzywna marka Gucci wprowadziła do sprzedaży nowy model Rajstop. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że są one fabrycznie porwane. I moglibyście je kupić za ponad 700 zł, gdyby nie fakt, że się wyprzedały. Niestety dla osób, które je kupiły, już w Sylwestra okaże się, że ten model nie jest tak ekskluzywny i wiele kobiet będzie miało je na sobie, wracając z imprezy tym zabawnym krokiem, w którym starasz się zachować jednocześnie godność i równowagę, ale koncentracji wystarczy ci tylko na jedno i musisz wybrać. Holenderski ekspert od komputerowego bezpieczeństwa Victor Gevres odgadł hasło do twitterowego konta Donalda Trumpa. Drugi raz. Po wejściu na konto niczego nie ruszył, bo to by oznaczało dla niego dosyć spore kłopoty. Zamiast tego skontaktowali się z nim agenci Secret Service, aby podziękować dosłownie, że zwrócił uwagę na ten problem. No a to, że ich szef jest kretynem. Najlepsze jednak jest hasło, które odgadł już przy piątej próbie. Hasło to MAGA 2020, co jest skrótem od Make America Great Again, czyli oficjalnego hasła kampanii Trumpa. Czyli dosłownie zdanie, które jest najbardziej z nim kojarzone na świecie. To tak jakby Trzaskowski wrzucił na hasło na Twittera: puść trochę fanku, Jarosław Kaczyński: nienawidzę wszystkich kobiet, a Zbigniew Stonoga: Ziobro 2015. Bo bądźmy szczerzy, to trwa już kilka lat, a wątpię, żeby zmienił hasło. A teraz news nadesłany przez Kasię. Na terenie gminy Chrubieszów doszło do zuchwałej kradzieży pietruszki. Kamery termowizyjne Straży Granicznej zarejestrowały dwie kobiety biegające po polu i mężczyznę stojącego na czatach. Kiedy policjanci podjechali do mężczyzny z pytaniem, co tu robi, spanikowane kobiety rzuciły się do ucieczki. Jego żona schowała się za słupem, a teściowa w budzie psa. Jak dodaje policja, pies spał wtedy obok budy. Wartość skradzionej pietruszki oszacowano na 30 zł, mandaty na 1000 zł. I teraz podpowiedź do typa, który posypał się na czatach. Jeżeli policja przychodzi i pyta cię, co tutaj robisz, odpowiadasz, że oglądasz satelity Starlink przelatujące akurat nad Polską. Na pytanie, dlaczego twoja żona chowa się za słupem, odpowiadasz, że ona trochę nie ogarnia, jest troszeczkę inna, ale i tak ją kochasz. A na pytanie, dlaczego twoja teściowa chowa się w budzie, odpowiada, że no to widocznie u nich genetyczne. A i druga córka, Kaja Godek, jest na to dowodem. A teraz bardzo ważny news, dlatego dam do niego żółte napisy. Wilfredo Leon pobity. Wilfredo Leon pobił. Rekord prędkości serwisu. Piłka uderzona przez reprezentanta Polski osiągnęła aż 138 km na godzinę, co jest nowym rekordem. A skoro jesteśmy przy energicznych ludziach sportu, pora sprawdzić, co dobrego u fajnych ludzi. Przed wami Jasiek Borkowski z odpowiedzią na pytanie, co u ciebie, Jasiek? Cześć, Karol. Dzięki za troskę. Pytasz, jak tam u mnie? Dobrze się czuję w miarę. Wczoraj miałem lekką gorączkę, dzisiaj lekki katar, ale tu takie chyba przejściowe. Nie ma tragedii, jem sobie właśnie śniadanko, co dokładnie, jajko na miękko, 3 dzisiaj wyjątkowo, zazwyczaj jem jedno, a to dlatego, że po prostu miałem ochotę na jedno więcej, a najważniejsze jest to, że mimo szarówki na zewnątrz, bo jest dosyć średnia, ja się czuję w miarę okej, bo chodzę w welurze, tak, mam dresik welurkowy, proszę zobaczyć, o. Welurkowy dresik Adidasa, to jest to. Tutaj też pozdrowienie od kota. Sobie siedzi, patrzy na tą szarówkę. Przywitaj się, kiciuś. No, także wszystko spoko. Dziękuję bardzo. Zdrówka wam życzę wszystkim welurkowych dresików. Właśnie oplułem was. I trzymajcie się, Karol, ty też. Do zobaczenia. Oglądajcie newsy bez wirusa. Buziaki. A teraz news nadesłany przez Marcina. Czeska minister pracy i spraw społecznych Jana Malaszkowa udzieliła wywiadu w tamtejszej telewizji. Po zakończonym wywiadzie nie zauważyła jednak, że kamera i mikrofony są nadal włączone i dodała od siebie parę słów o swoim przełożonym, czyli premierze. Cytuję. Taki burdel zrobił Babisz, a teraz wszyscy musimy go zlizywać. Przepraszam, ale jest debilem. Mirosław Kalusek, były minister finansów, zasugerował, że tym stwierdzeniem powinny zająć się odpowiednie służby, bo nie wiadomo, czy nie doszło do złamania tajemnicy państwowej. A teraz news 70 milionów kategorii. Jacek Sasin, człowiek mem, patron listonoszy, otrzymał nagrodę gospodarczą o nazwie Złoty Kompas za, i tu cytat, udowodnienie, że konkretne decyzje mogą naprawdę się przysłużyć naszej wspólności, dosłownie wspólności, ale też za utrzymanie równowagi pomiędzy ochroną bezpieczeństwa obywateli i zdrowia każdego z nas, a ochroną miejsc pracy polskich firm, polskiej gospodarki. Prowadzący nie zdążył dokończyć przemowy, bo niestety poślizgnął się na lubrykancie. Ale to nie jest koniec dobrych wiadomości dla pana Jacka.
ponieważ słowo Sasin zostało oficjalnie zgłoszone w konkursie na młodzieżowe słowo roku. Oznaczono jednostkę monetarną o wartości 70 milionów. I dalej na tej fali sukcesu został on nominowany przez Pocztę Polską do zwrócenia kosztów, które poniosła ona przez wybory, które tak sprawnie zorganizował i które się nie odbyły. I najzabawniejsze jest to, że kwota, której domaga się Poczta Polska, jest oficjalnie utajniona, ale nieoficjalnie mówi się nawet o kwocie powyżej jednego Sasina. Zapytacie, a co Karolu w edukacji? Odpowiem, nauczanie zdalne idzie pełną parą. Okej. Chciałabym wam zadać dwa pytania retoryczne, na które proszę, żebyście nie udzielali mi odpowiedzi. Na dzisiejszych zajęciach mówiłam o normach, o zasadach, regułach postępowania w danym społeczeństwie, o rolach, które odgrywamy. Pytanie pierwsze brzmi, czy wy macie świadomość tego, że ja mogę czytać wspólne notatki i że je przeczytałam? Pytanie numer dwa, czy uważacie, że cytowanie PEI, dlaczego tedy kurwą jest, szumią kłaki koło sraki i dawanie cytatów stonogi, to odpowiednie miejsce i odpowiedni czas? Z perspektywy działalności człowieka bardzo niebezpieczne. Pierwszy wiersz. Nie, ale co tu się wydarzyło? Proszę? Halo? Ty faktycznie się nie rozłączyłam. Halo? Halo? Czy pani pyta o macierzy? W cyklu warzywa, które osiągnęły więcej niż w tym tygodniu, ogórek i kajagodek. Ogórek. Łacińska nazwa cucumis. Rodzaj roślin jednorocznych z rodziny dyniowatych. Obejmuje co najmniej 52 gatunki. Jest bogaty w przeciwutleniacze oraz kukurbitacyny, substancje, które chronią przed rozwojem raka. Ogórek w przeciwieństwie do kajgodek zdaje sobie sprawę z tego, że podobnie jak ona nie jest specjalnie rozgarnięty, ale w przeciwieństwie do niej nie wpierdala się w życie innych warzyw. Nie mówi marchewkom czy pietruszkom, kiedy, jak i gdzie mają się rozsiewać. Nie powołuje się przy tym też na słowa ogrodnika, którego nikt nie widział ani nikt nie słyszał, ale on w niego wierzy, więc inne warzywa też mają tak rosnąć. Kiedy zapytamy przypadkowego przychodnia o ogórka, usłyszymy: ha, niedzielny obiad bez mizerii? No, nie wyobrażam sobie. Kiedy zapytamy o kajegodek, usłyszymy: chociaż w niedzielę mnie nie wkurwiaj. Dlatego, w przeciwieństwie do niektórych, ogórek zapisze się pozytywnie na kartach historii. To wszystko w tym odcinku. Dzięki, że zostaliście do końca. Dzięki za nadesłane newsy. Kolejne oczywiście w piątek o 18:00. Subskrybujcie, żeby nie przegapić. A ja żegnam się z wami. Będzie dobrze. Wcześniej czy później będzie dobrze. Wszystko da się odkręcić. Cześć!